Starszy i doświadczony, czy młody i pełen energii? Wiek kandydatów startujących w wyborach precyzują przepisy. Program wyborczy jest ważny, ale pojawia się też inne pytanie. Ile lat powinien mieć idealny wójt, burmistrz czy prezydent? Z tematem zmierzył się Paweł Jędrusik. Nie za stary, nie za młody i może trochę jak w anegdotach, z ogromnym doświadczeniem, czyli wszystko w jednym. Osoby, które ubiegają się o fotel wójta, burmistrza czy prezydenta, muszą mieć ukończone 25 lat. Dla niektórych to za mało. Taki musi być doświadczony, nie młody. Nie za, jak nasz sam młodziutki, to jest jeszcze, to musi być co najmniej po 30, po 40. To już jest taki człowiek, wie co to robota znaczy i wszystko. Za młody to źle, ale zdaniem mieszkańców jest też wiek, w którym kandydować się już nie powinno. No tak, po 40. O. Czyli musi być doświadczony. Tak. A jeżeli chodzi o tych starszych po 70 na przykład? To już emerytura i niech siedzą w domu. Doświadczony, starszy powinien być, no żeby coś było, bo młody to tak, no młodzi też. No umią działać teraz, bo tak nie. No, ale tak myślę, że doświadczony powinien. A po 70? Nie, raczej nie. W województwie śląskim jest dwoje kandydatów, którzy mają 25 lat. To Krzysztof Sołtysik z miasteczka śląskiego oraz Marta Łatacz, która chce rządzić Dąbrową Zieloną. Niewiele starszy jest Rafał Mosiołek, który chce być prezydentem Zabrza. Spotkałem się z kilkoma komentarzami, jeżeli chodzi o mój wiek. No faktycznie jestem najmłodszym kandydatem na prezydenta miasta Zabrze w tych wyborach. No, mam 26 lat, ale nie czuję się jakoś z tego powodu przygnębiony, jakiś zastraszany, czy po prostu boję się. No nie boję się po prostu. Po prostu myślę, że do polityki, do zmieniania miasta, to jest do samorządów, powinni iść młodzi ludzie. Na drugim biegunie jest Leszek Baron, który chce rządzić Jaworzem i burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Ten drugi mimo swego wieku całkiem dobrze porusza się w social mediach. 21 marca to zawsze jest pierwszy dzień wiosny, ale również tak się utarło, że jest to dzień Wagarowicza. Żeby w tym roku gdzieś nie chodzić po różnych miejscach, kryć się, zorganizowaliśmy wspólnie ze Szkołą Przetrwania pana Pawła Żyklińskiego Dzień Wagarowicza na Żywieckim Rynku. Bo przecież nikt nie powiedział, że ci starsi wiekiem nie są po prostu młodzi duchem.